Kroniki Kakashiego to stety niestety króciutki ark, bo zaledwie dwuodcinkowy, który pokazuje nam odległą przeszłość tej postaci, a także jego drużyny. Hatake to kozak, a więc zabierajmy się do oglądania. Fajnie Kakashi ciągle ciśnie Obito, że jest bezużyteczny i tak dalej. W sumie jest to dość ciekawe na tym etapie, bo jako dorosły jest już dużo bardziej powściągliwy. Uchiha powiedział także, że pewnego dnia będzie silniejszy od Kakashiego, co jest prawdą, choć na tym etapie nic na to nie wskazywało. Kakashi jest ogólnie badassem w tym odcinku, ale też jest narwany, trochę nieokrzesany, nie jest tak opanowany jak to będzie później. Z kolei Minato mega kozacko pojawił się za tym no-name'em i go zabił. Dobra scena. Jednakże jego słowa to niejako minus do całej serii, ponieważ stwierdził on, że tytuł legendarny Sanin blednie przy Sakumo Hatake. No i cóż, z informacji, które posiadamy, a więc z niewielkiej garstki, jest to nieprawda. Nie wiemy o tym, by potrafił coś fantastycznego i nie twierdzę, że tak nie jest, ale po prostu nie ma na to żadnych dowodów. To uważam za wadę serii, bo pozostawiła taką pustkę, która wydaje się nierealna. Ogólnie też rzecz biorąc, sposób myślenia Kakashiego był bardzo, bardzo logiczny i nawet powiedziałbym, że uzasadniony i zrozumiały, ale z drugiej strony szkoda chłopaka, bo w tak młodym wieku wyzbył się niejako emocji na rzecz wyższego celu. No i na końcu dostaliśmy cytat, którym posługiwał się Hatake już na początku serii, a my niekoniecznie wiedzieliśmy, skąd go ma, no to teraz wiemy. Odcinkowi dałem 10. Jedynym minusem jest to, że na początku tego odcinka dostaliśmy flashbacki z poprzedniego. Serio, w dwuodcinkowym arku. Na szczęście nie było ich sporo. Później dostaliśmy wyjaśnienie, skąd się wzięła bliza na oku Kakashiego i w sumie to przez jakiegoś leszcza. Spoko, później Obito przebudził Sharingana, a następnie walka w jaskini wyglądała imponująco dobrze jak na to, że była to tylko walka z jakimś epizodycznym gościem. Mimo że nie poznaliśmy prawie Obito, to dość smutne było to, że jako dzieciak tak skończył, dosłownie w momencie, w którym zaczęło mu się coś udawać. To jednak pchnęło nas do kolejnego wyjaśnionego faktu, tym razem to, skąd Kakashi miał Sharingana. Postać Rin też mi się podobała, od razu wzięła się do roboty, gdy trzeba było oko przenieść, bo wiedziała, na czym stoją. Później ten mały Kakashi z Sharinganem wygląda obłędnie. Płakać się także chce, jak widzi się, że te skały coraz bardziej się zacieśniają i widać coraz mniej twarzy Obito. Naprawdę mocne. Z kolei po tym wszystkim ciekawe było, że Rin chciała między słowami wyjawić Kakashiemu miłość, co jest zrozumiałe, bo sytuacja była beznadziejna, nie wiedzieli, czy przeżyją. Zakończenie też było dobre, zarówno pokazując, że Obito był ważną częścią historii, jak i to, że Kakashi dzięki temu stał się też legendą. Z niewiadomych to nie wiemy na tym etapie, że Uchiha przeżył. Kwestią sporną jest to, czy dobrze, czy niedobrze, może kiedyś poruszymy ten temat głębiej. Odcinek oceniłem na 10. Ark oczywiście dostał dychę. Nie ma co się łudzić, raczej lepszego nie będzie i to głównie zasługa tego, że była to skompresowana historia do dwóch odcinków i praktycznie nie było słabych stron, prócz niedopowiedzeń o Sakumo czy też w flashbackach, ale to były takie mini minusy. Chyba największym plusem było to, że niejako dostaliśmy krótką dla nas nową historię znanych bohaterów, bo niby ich wszystkich mogliśmy wcześniej spotkać, ale zupełnie nie znaliśmy ich od tej strony, no bo Minato, Obito i Rin praktycznie widzieliśmy tylko na pojedynczych scenach, a Kakashiego od takiej strony nie znaliśmy. Oczywiście to nadal ten sam Hatake i widać mnóstwo wspólnych cech pomiędzy nim jako dzieciaku, a nim jako dorosłym, ale to zupełnie inny poziom opanowania. Wszyscy tutaj byli potrzebni, każdy był na swój sposób imponujący, jak na to spojrzeć na chłodno. Do tego historia była wzruszająca, naprawdę chwytająca za serce, nawet jeśli się wie, że Obito jednak przeżyje. Ta wiedza może być nawet bardziej uderzająca, bo dla niego chyba wygodniej byłoby tam dokonać żywota. No cóż, można powiedzieć, że te dwa odcinki to samo mięcho, można do tej historii wracać w dowolnym momencie i raczej będzie kopała tak samo mocno. Świetna robota. Widzowie, każda subskrypcja pod tym filmikiem przesuwa spadający głaz o centymetr. Jeśli się postaracie, to Obito nic się nie stanie.